A więc kryształowe cudeńka. Są to nowe akcesoria do Simsów, w których tworzymy biżuterię. Możemy ją nosić, sprzedawać i dawać Simom w prezencie. Brzmi fajnie, ale czy te akcesoria są tak fajne? Przekonajmy się. Najlepszym sposobem, żeby się przekonać, jest po prostu zagranie jakiejś takiej fajnej, wymagającej rozgrywki. I postanowiłam, że spróbujemy sobie zrobić od zera do milionera, ale tylko na sprzedaży biżuterii. Zdam się na los i będę losowała dosłownie wszystko. Oczy. Wow, i ładne są te oczy. Świetnie nam się wylosowały usta. Okej, te usta są takie ciekawe. Nie sądziłam, że wyjdzie nam taka ładna simka. Ostatnio w ogóle jestem zwolenniczką losowania w Simsach wyglądu i potem takiej leciutkiej tylko zmiany. Teraz ubierzmy naszą simkę i skorzystam właśnie z najnowszego rozszerzenia. Mamy tutaj kryształowe budki, które są zrobione właśnie z kamieni szlachetnych. No i przyznam wam szczerze, że one są dla mnie zjawiskowe, ale przeszkadzają mi te malutkie drobinki umieszczone tak u góry. Nie wiem do końca, czy mi się przez to podobają, czy nie. Pomalowałam jej paznokcie, ale specjalnie nie zakładam jej żadnej biżuterii, ponieważ ona będzie nosiła biżuterię tylko stworzoną przez siebie. Myślę, że nie może mieć inaczej na imię niż Krystal, bo ona w sumie mi przypomina taki, wiecie, kryształ. Krystal, ale kreatywność! Kryształowa twórczyni. Ta simka chce obrabiać kamienie szlachetne, tworzyć biżuterię i okiełznać moc kryształu. Żadnej nowej cechy charakteru nie otrzymaliśmy. No i cóż, ja oczywiście ją wam udostępnię w galerii. Ej, zamieszkajmy sobie na wsi. Ja bym wybrała Zatoczkę Jaśnie Panów, bo tu jest bardzo dużo działek i myślę, że tu możemy znaleźć dużo kryształów. O my gy! Dzień dobry, kochani, dzień dobry państwu i zachęcam was oczywiście do grania razem ze mną i do podjęcia tego wyzwania, jeżeli macie te akcesoria, a jeśli ich nie macie, to ja je dzisiaj rozdam jednej osobie, która skomentuje ten film, a w komentarzu napisze, co wam się najbardziej podobało w tym filmie, więc musicie obejrzeć cały, okej? Okay? I polubić. I koniecznie w tym komentarzu dać do siebie kontakt, czyli nazwę swojego konta na EA bądź Instagrama, żeby mogła od razu wam wręczyć te akcesoria. A jeśli nie macie hajsu, bądź jesteście Januszem biznesu i chcecie grać w Simsy, ale chcecie grać w Simsy tanią i nie marnować dużo pieniędzy na rozszerzenia, to polecam wam, kochani, Instant Gaming, czyli stronę, gdzie możecie kupić rozszerzenia do Simsów w super promocjach. Największa promocja jest teraz na 4 pory roku, minus 66%. Ale ja wam najbardziej dzisiaj polecam Psy i Koty, bo właśnie w tej miejscowości z tego rozszerzenia będziemy dzisiaj grali i żyli. Linka macie, kochani, w opisie na dole, w komentarzu pod tym filmem, a my już wracamy! Ej, Krystal jest naprawdę bardzo piękna! I ja nie mogę się doczekać, kiedy zaczniemy, ale w ogóle mamy 6000 simolonów na koncie i dosyć spory dom. I wiecie co? No, weźmy sobie ten dom, wyremontujmy. Po pierwsze, ja go zmniejszę. Pomniejszę również właśnie te schody. Mamy bardzo ładne poddasze i wykorzystałabym je na naszą pracownię. Ej, co zrobimy tak na zielono? Teraz te ściany, a raczej tapety. Panie, chroń mnie przed tymi oknami. Słuchajcie, ja już mam dosyć tej ciemności. Przecież od listopada u nas w Polsce nie wiem, ile było dni słonecznych, ale zdecydowanie mogę je policzyć na palcach dwóch dłoni. I z tej strony mamy widok na piękny ocean. Ojej, ale ślicznie to wygląda, więc tu też bym dała właśnie duże okno, żeby no cieszyć się tym widokiem. Okna, okna, okna! Okna są tu wszędzie! I teraz moi widzowie, pija, zlituj się! Nie może być tyle okien w domu. Nie! Kryształowe cudeńka. I poszukuję teraz tego stanowiska. To jest ten stół jubilerski, tak? To chyba to jest to, widzowie. Wiecie, co mnie dziwi? To, że ja od razu mogę kupić już pierwsze kryształy, ale nie zrobię tego, bo ja bym chciała, żeby było trudno, żeby ona sama znalazła te kryształy, a nie żebyśmy kupili już gotowe. Podstawowe rzeczy do życia, żeby przetrwać. No to zdecydowanie łóżko. Wezmę jakieś totalnie najtańsze kibelek i wezmę również taki prysznic. Nie stać nas totalnie na kuchnię, albo będzie jadła na początku samą pizzę, bo mogę kupić równie dobrze piec do pizzy i chyba zrobię tak po prostu. Niczym studentka będzie miała po prostu piec do pizzy, no i czajnik, żeby sobie coś zrobić do jedzenia. Tak wygląda nasz domek, jakże skromny. Później oczywiście go spróbujemy rozbudować. No i co? Zaczynamy sobie, słuchajcie, tą rozgrywkę. Będzie fantastycznie. Zamierzam zaprzyjaźnić się z sąsiadami i w ogóle zacznijmy już rozwijać nasze umiejętności i spełniać tą aspirację. Oświadcz się ręcznie wykonanym pierścionkiem? What? Musimy pogadać. Właśnie to w tych akcesoriach mi się mega podoba, że można oświadczyć się biżuterią, którą stworzymy oraz to, że jak wręczamy Simom biżuterię, to nie od razu ją zakładają, ale to za chwilę zobaczycie, a my ruszamy, słuchajcie, na poszukiwanie jakichś kryształów. Krystal zdobyła tyle rzeczy, ale żadnego minerału. Aż musiałam podróżować, słuchajcie, daleko. Jest, chyba mamy pierwszy. Jest cytryn!
jeden! Jest drugi, ale jestem podekscytowana. Turkus! Ona musi sobie zrobić właśnie biżuterię z turkusem. Przecież ona jest sama jak taki turkus. Jest cała turkusowa. Jakie ona robi świetne miny i w ogóle fajne są animacje, gdy szlifuje te kryształy. Ale przede wszystkim mnie to zastanawia, że to trwa naprawdę bardzo długo. Ona nawet nie jest w połowie, a robi to już z 2 godziny. I przy okazji goście przyszli, więc musimy skończyć jak na razie. I przywitajmy gości. Przyszedł do nas jakiś Justin oraz Supriya. Cześć, jestem nowa tutaj. Zapraszam was do środka, zrobię wam pizzę. W sumie dobrze, że przyszli, bo nasza Krystal jest głodna i chce iść do toalety, więc ogarniemy to. I jest to pierwsze gotowanie w naszej kuchni. Wow, wyszła jej ta pizza i aż mi zrobiła ochotę. Dobra, zawołaj sąsiadów na posiłek. Chodźcie sąsiedzi, drodzy, zapraszam was tutaj. Jak widzicie, mieszkanie jeszcze w remoncie. Pustki, pustki. I możemy projektować więcej biżuterii. Całkiem spoko. Zapowiada się, że będziemy uczyć się całą noc, póki jej sił starczy. To jest ten moment, gdy Krystal zaprojektuje swoją własną biżuterię, którą sama założy. Dobra, wygląda to tak. To wygląda, jakby ona tutaj robiła pierścionek, a wybrałam naszyjnik. Zobaczmy, jak będzie wyglądał cały proces. Ej, naszyjnik jest śliczny, będzie dla niej idealnie pasowało, ale brakuje mi tych szczegółów tej animacji, w sensie na początku mi się wydawało, że jest ich dużo, ale jak teraz tak, wiecie, zrobiliśmy timelapsa, to okazało się, że w sumie ten produkt się nie zmienia, dopiero finalną wersję. No dobra, ale niech go założy do wszystkich strojów. Ej, no idealny! Ona będzie miała go na całe życie, już na zawsze. Jest śliczny i mamy go w ekwipunku, tak. Wygląda to w ten sposób, więc nie trafia on do kasa, chociaż, ej, sprawdźmy, on właściwie będzie teraz tak jakby u nas w trybie tworzenia Sima. Jest normalnie tutaj, to niesamowite, ale super. No dobra, więc ogólnie tworzenie biżuterii kosztuje. Zostało nam 12 simoleonów. No trudno, zamiast posiłku to będzie sobie piła gorącą czekoladę zamiast obiadu i kolacji i idę ją kłaść spać. Dorobiliśmy się kilku kryształów i teraz Krystal robi pierwszą biżuterię, ale na sprzedaż, moi kochani. I dzisiaj mam nadzieję, że zarobimy pierwsze pieniądze. Krystal będzie teraz tworzyć biżuterię i klejnoty szybciej. Właśnie o to mi chodziło, bo to mega długo wszystko trwa. Stworzenie takiej bransoletki zajmuje jej z 5 godzin. Zobaczcie, 5 godzin to robiła. Kochani, oto trzecia praca Krystal. Ej, no wyszły ładne. Naprawdę spoko wyszły te kolczyki. O, Justin do nas dzwoni. On chce u nas zamieszkać. No dobra, w sumie czemu nie? Może nam coś ugotuje albo jakieś jedzenie przyniesie do domu. Dobra, będzie spał na kanapie. Mamy kanapę na szczęście. Ale słuchajcie, Krystal jest wykończona. Mam mgłę mózgową z powodu tego, że tak długo pracowała, więc ja daję jej odetchnąć i w końcu pozwolę jej się wyspać. O, jak super, że jesteś! Zobaczcie, przyszedł i od razu nam kibel czyści. On ma serce złamane, czyli zerwał ze swoją dziewczyną. Nie martw się, znajdziesz sobie jeszcze jakąś dziołuchę fajną. I ja totalnie zapomniałam o jednej rzeczy, nie? Jest to tutaj siatka kryształów, mistyczny blask księżyca, bo te kryształy można ładować blaskiem księżyca normalnie. I wiecie, to będzie powodowało potem, że ta biżuteria będzie miała specjalne moce i tak dalej. Właściwie o to w tym chodzi, a ja zapomniałam zupełnie o tym. Naładuj siatce kryształów, lecimy to zrobić. O, ona sama wybierze gdzie, super. I jutro, kochani, sprzedajemy. Wiecie coś ciekawe, że jak ona teraz to robi, to tam mgła mózgowa jej rośnie cały czas. Czyli ona rzeczywiście musi sobie zrobić przerwę. To jest mega fajne do rozgrywki. Podoba mi się, bo to jest takie wiarygodne w sumie. Dobry, kochani, to jest ten dzień i ja nie sądziłam, że zajmie nam to aż tyle czasu, żeby zrobić 3 biżuterie do sprzedaży pierwszej. Teraz każe Krystal biegać, bo dzięki temu spada jej tam mgła mózgowa. Tworzymy nasz pierwszy sklep tutaj przed domem. Otwórz wyposażenie i teraz pytanie, czy ja mogę w ten sposób to sprzedać? O, ja mogę! Ej, słuchajcie, to świetnie. Bo podniesiemy sobie, kochani, ceny, żeby zarobić więcej, ale o ile? Może na początek o 75%? Tylko czy ktoś tu przyjdzie? No to dużo osób łazi zazwyczaj tutaj po tej plaży, może ktoś się skusi. Zobaczymy, a wytrzymajcie kciuki, zostawcie dla mnie, dla Krystal łapkę w górę, chociaż wygląda to trochę żałośnie, bo mamy do sprzedania tylko taką zwykłą bransoletkę, kolczyki, które są akurat drogie i taki naszyjnik. O 75%? Ej! 1300! Nasz pierwszy zarobiony pieniądze! Jej! Ale jaja! Wyprzedaliśmy wszystko w niecałą godzinę! To jest taki sukces! Dobra, zamykam sprzedaż garażową wobec tego. Dzięki, ludzie, mamy 2000. I kochani, teraz adoptujemy sobie córkę, ale taką właśnie chciałabym dorosłą bardziej. To jest albo Klaudia, albo Marta. No to może niech będzie ta Marta. Wobec tego zmienimy jej imię oczywiście. 1000 simoleonów poszło, ale słuchajcie, bo ja mam taki plan i zaraz wam opowiem o nim. Adopcja przeprowadzona! Jak ją nazwiemy? Ja myślę, że Ruby, skoro ona ma rude włosy.
I jest taka opalona i w sumie ma nawet brązowe oczy. Wygląda jak... Ej, nie jest jakaś brzydka ta dziewczynka. Ruby, witam cię w naszej rodzinie. O, widzicie, idzie się bawić zabawką w swoim nowym pokoju. Proszę bardzo, Ruby, to jest twój pokój. Dobra, przydałoby się ją jakoś fajnie ubrać. Po prostu, ej, śliczna ta nasza córka. Ja tak nie byłam przekonana, ale z twarzy mi się wydaje, że ona wyrośnie na bardzo ładną pannicę. No i kochani, plan jest taki, że Krystal będzie robiła biżuterię, a mała Ruby będzie szukała kamieni w tym samym czasie. Dzięki temu zaoszczędzimy mega dużo czasu, a jak Ruby podrośnie, to również zajmie się tym, co jej mama, czyli tworzeniem biżuterii. A Krystal się mega zaprzyjaźniła z Justinem, ale on cały czas ma jakieś trudne sprawy. Oni się już przyjaźnią, on jest małżeństwem z naszą sąsiadką. Ach, czyli on się musiał z nią rozstać. Ej, wlazł jej do łazienki, co ty robisz, chłopie? I stoisz i patrzysz na nią w dodatku. Wyjdź stąd! Czy wy to czajicie, jakiś zbuczeniec? Ej, Justin, ty masz nadal żonę. Ej, jaką minę on robi, taka brewka do góry, że widać, że mu się Krystal podoba. A widzowie, drama, dzwoni do nas żona Justina i pyta się, czy ma umówić się z jakimś innym Simem, Jakubem. Dobra, nasza Ruby właśnie idzie do szkoły, więc możemy otworzyć to stoisko i rozpocząć sprzedaż garażową. Trzymajcie kciuki, żeby tym razem nam się udało. Zobaczcie, jak to się świeci. O, ile ludzi przyszło, aż w kolejce się ustawili. Totalny sukces, patrzcie, w jakiej kolejce się ustawili. O, Ruby się pochorowała. Wała i zwymiotowała na szkolnym korytarzu na oczach innych uczniów, to chyba przez to, że dajemy jej na śniadanie, obiad i kolację pizzę. Zrobiliśmy pierwsze 9 tysięcy, jestem z nas dumna. No i teraz słuchajcie, stoję przed taką decyzją, czy od razu remontować nasz dom, ale wtedy nasz sukces się mega opóźni, czy zainwestować w coś lepszego. I chyba to zrobię, kochani. Bardzo ładna działka, ładna okolica, nasz dom jest dosłownie tutaj, więc wszystko będziemy mieli na oku. No i do tego sklepu na szczęście nie potrzebujemy zbyt dużo, tylko kasę. To wygląda na ten moment dziwnie. Tu nie ma w ogóle ścian, ale nie byłoby mi stać na ściany, kochani, więc dlatego ich nie ma. Będzie nazywał się on Biżuteria Krystal. Ej, nie zatrudnimy sobie na razie żadnego pracownika. Pierwszy naszyjnik jest gotowy za chwilę, a tutaj zobaczcie, kto idzie. To jest żona Justina, która u nas nocuje i ona przyszła chyba nas obczaić, ona jest w zaawansowanej ciąży, może to nie jest jego dziecko. Ej, śliczny wyszedł, sama bym nosiła. O, mygi, ja myślałam, że na tych drzewkach będzie jeden rodzaj kryształów, a są różne. Boże, weź wszystko zbierz, bo my potrzebujemy do robienia biżuterii. Marże ustawmy sobie, no co, na 50%. Jak przydadzą nam się, będziemy mieli wszystko pod ręką i jest pierwszy klient, ale nie będę jakoś specjalnie ich zachęcała do kupna, bo ona w tym czasie będzie tworzyła kolejną biżuterię coraz lepszą i po prostu jak ktoś coś kupi, to wspaniale, a jak nie, no to trudno. Jest pierwszy klient, nie dowierzam. Słuchajcie, sklep jest chyba z 5 godzin już czynny i dopiero pierwsza osoba, ale cieszę się, że w ogóle ktoś... I zarobiliśmy 600 simoleonów. O nie, nie udało się stworzyć biżuterii, lepiej spróbuj ponownie, no nie! Znowu nie udało nam się zrobić naszyjniku po raz drugi, ale na szczęście jakieś pieniądze z tego mamy, bo jakiś zwrot za przynajmniej składniki, więc git. Zarobiliśmy 2800, więc nieźle, ale godziny pracy aż 14. Ona jest głodna, zmęczona, chce iść do toalety, wracamy do domu i słuchajcie, tak dalej być nie może. My musimy coś zmienić, bo inaczej się nie dorobimy. Robimy tego milion. Kochani, zapraszam was do kuchni. Wyremontowaliśmy i ogarnęliśmy kuchnię za zarobione pieniądze. Dorastamy Ruby, żeby pomogła w interesie. Myślę, że we dwie dadzą radę. A tymczasem wszystkiego najlepszego dla Ruby z okazji urodzin. I w końcu będzie nastolatką i będzie mogła nam... O, jaka śliczna, schludna. W końcu, w tym momencie możemy dać Ruby jej urodzinowy naszyjnik z rubinami. Chcę to zobaczyć. Ona go powinna od razu ubrać i to jest wspaniałe właśnie w tworzeniu biżuterii, że jak dajecie Simowi jakiś prezent, to on... O Boże, Justin! Co ty tu robisz? Nie zapraszaliśmy cię na te urodziny. Tak, ubrała go. Ma, słuchajcie, naszyjnik z rubinami i z kamieniami polnymi. Aha. Okej, okay, ona przyszła i pierwsze co robi, to mu wrzuca. Dobra, my spróbujemy ich pogodzić. Okej, okay, ale koleś, ty nie pomagasz, bo wzywasz. I płacze. Oni się rozwiedli właśnie, ale szok. Krystal też płacze. O my gy, dlaczego? Patrzcie, ona teraz patrzy na tą typiarę tak, że o my gy. Ona zaczęła być flirciarska teraz. A ona, aha, jaka typiara. Ona, słuchajcie, krytykuje nasz fartuszek do gotowania i mówi, że jest brzydki, jest przepiękny. Musimy się zemścić na niej wobec tego. Poderwiemy jej byłego męża na jej oczach. Niby udaje, że nie, ale tak naprawdę patrzy i jest smutna. Dobrze ci tak. O, on ma ją przekreśloną, już mu, kurde, rozpacz minęła po 5 minutach. W sumie się nie dziwię, jakby mnie taka Krystal podrywała, to ulala. A ona ma łapkę w dół. O nie, widzowie, mam nadzieję, że wy zostawiliście łapkę w górę. Dobra,
weszła i zobaczyła, słuchajcie, zobaczyła ich razem. Taki jest, niech cały świat wie. Ej, on myśli w dziecku, błagam, nie. No i co? Krystal zrobi pierścionek zaręczynowy i się z nim zaręczy. Justin zaprasza Krystal do domu. Ona zaczęła ćwiczyć. Znacie ten feeling, jak zerwiecie z dziewczyną bądź chłopakiem, albo chcecie kogoś podrwać i nagle zaczynacie ćwiczyć. Klęka w tych swoich kryształowych pantofelkach, wyciąga pierścionek, który sama zrobi. Ej, to jest bransoletka! Czemu ona się oświeczyła bransoletką? Czy ja źle kliknęłam? A to jaka smutna, ha, 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 wcale mi nie szkoda. Ła, ha, ha, całują się. Ej, a jego była żona próbuje się w lusterku pocieszyć i podnieść na duchu. Patrzcie, kto do nas zadzwonił. Doszło mi słuchy twoich zaręczynach, gratuluję. Nawet nie wiesz, jak bardzo się cieszę, ale ona musi tam przeżywać. Wow, ej, to wygląda jak prawdziwy diamencik simowy. Ja wiem, już to wiem, że Ruby jest tak ładna, że z całą pewnością będziecie chcieli, żebym ją wam udostępniłam. Więc, kochani, udostępniam jeszcze raz rodzinkę Krystal. No i cóż, moi kochani, możemy zacząć. Dobra, są pierwsi klienci. Krystal pracuje nad nowym pierścionkiem. Ruby, zapraszam do obsługi klientów. Ej, klientów jest sporo, więc... Nie, zaczęło padać, o nie! Przestał padać deszcz, a pada śnieg, a jest lato! Co jest? Czemu taka pogoda nam się trafia? Zamknęliśmy sklep, no i udało nam się dzisiaj zrobić niemal 2000, ale to jest zdecydowanie za mało. Jutro obniżamy ceny, nawet już teraz mogę je obniżyć, o 25% i ja myślę, że będziemy mieli o wiele więcej klientów, plus kupię reklamę. Tym razem zatrudnimy sobie pracownika. O, słuchajcie, jest pierwsza sprzedaż. Gość kupuje coś takiego. Nie wiem, co to jest, co on kupuje. Ej, kupują o wiele chętniej. To nasz kolejny klient. Czwarty! O, mnie piąty! Co się dzieje? Ej, bardzo dużo teraz simów chce coś kupić. Raz, dwa, trzy. Zarobiliśmy dzisiaj aż 15 tysięcy simolonów. Czy to nie cudowne? Ej, teraz możemy otworzyć prawdziwy sklep. Dzień dobry, ptaszynki, to jest próba ostateczna. Boże, wy nie wiecie, ile czasu jest. Wy nawet nie wiecie, ile czasu mi to zajęło. To jest... Ona jest taka jak Krystal, taka biała, czysta, subtelna, kobieca. No, a tutaj mamy Ruby, ciężkie tony. Po czym przechodzimy, tu jest taka mini pracownia. Tu są najnowsze rzeczy, które właśnie stworzyły dziewczyny. I tu mamy na zewnątrz takie rzeczy ogrodowe. Marżę ustawiam na te 25%. Zatrudniłam dodatkowego pracownika. I otwieramy, słuchaj, od rana aż do wieczora. No i dzisiaj zobaczymy, ile zarobimy. 13 tysięcy dzisiaj zarobiliśmy. Mało poszło nawet na pensję, więc jestem mega zadowolona. Uzupełnienie towaru kosztowało więcej, ale zarobiliśmy trochę punktów, więc jutro liczę na lepszy dzień. Nie opłaca się. Sprawdziłam wszystkie kwoty i najlepiej jest pracować mimo wszystko na marży 50%, ale w ten sposób nigdy się nie dorobimy, kochani, bo mamy dokładnie na koncie 36 tysięcy zarobione w 4 dni, więc czas na plan B. Zabieramy całą naszą biżuterię z sklepu. Robimy biżuterię hobbystycznie. Zainteresowania? Zajmuj się jubilerstwem. I tylko to, moi kochani. Ej, przyszli! Mają kryształy nad głową, to cudownie. I zobaczymy teraz, czy będą pracowali na tych stanowiskach. O, my, gy, będą. Tylko teraz jest jedna zasadnicza kwestia. Czy oni będą brali tą biżuterię do swojego ekwipunku, czy będą nam ją zostawiali na stole? Ja wiem, że dopiero zaczynają, więc z tego będą pieniądze małe, ale jeżeli ten plan się powiedzie, to jestem totalnym geniuszem i będziemy totalnie bogaci. On teraz robi jakąś biżuterię i schował to. Okej, czyli niestety byśmy musieli mieć ich w rodzinie. A my, moi drodzy, spróbujemy dorobić się na tych stanowiskach, bo ja mam wrażenie, że tutaj dorobimy się więcej. Dobra, wkładam tam biżuterię. O my gy, ile tego jest? Są naszyjniki. Ej, swoją drogą, ten jest piękny. Oczywiście ustalamy najwyższe ceny. To ja wysyłam Ruby do pracy i ona będzie tworzyła dalej biżuterię, żeby ją później sprzedawać. A Krystal rozpoczyna sprzedaż garażową w naszym sklepie, tylko po prostu będzie to sprzedaż garażowa, a nie obsługa sklepu z pracownikami i tak dalej. Tutaj pracuje Justin, tam pracuje Ruby i robimy tą sprzedaż garażową cały dzień, aż do 20, tak jak w przypadku normalnego sklepu i zobaczymy, ile zarobimy na sam koniec. Ja specjalnie wyczyszczę nam konto. Kupują! Jestem w szoku! 4 tysiące zrobiliśmy na jednym naszyjniku. Żeby zrobić 4 tysiące na czysto, na jednym naszyjniku byśmy musieli go sprzedać w sklepie normalnie 3 razy, a ona w tym czasie zdąży zrobić kolejny w razie czego. No, dobra, moi kochani, już jest 21, ale dokończę jeszcze tą sprzedaż garażową. Czy wy to widzicie? Czy wy rozumiecie, że my zarobiliśmy 37 tysięcy na sprzedaży garażowej? Co prawda wyprzedajemy się z całego naszego asortymentu, ale na bieżąco Krystal i Justin robią nową biżuterię i to bardziej się opłaca niż ten sklep. Czemu ja na to wcześniej nie wpadłam? My mamy, słuchajcie, już
ponad 70 tysięcy. W tym jednego dnia zarobiliśmy więcej niż przez 4 dni otwarcia naszego sklepu. Witam was, moi kochani. Minął tydzień simowy. Mamy zarobione 724 tysiące simolonów, więc zbieramy nasze manatki. I moi mili, moi kochani, sprzedajemy ten sklep. Za 51 tysięcy? Ej, nieźle doinwestowaliśmy. Simowie nie mieli w ogóle życia. A do domu to tylko na chwilę, żeby się ogarnąć i nic więcej. Spali i załatwiali się na zmianę. No i teraz tak, ja najlepiej bym zrobiła te wyprzedaże garażowe tak jedna po drugiej, że od razu, ale nie można, nie? Może być tylko jedna równocześnie sprzedaż garażowa. Obsługuj stanowisko i ceny podnosimy no do 200% i będziemy trochę żyli, trochę pracowali. Jestem ciekawa, w ile dni uzbieram te 200 tysięcy. Jest piątek. Widzimy się, kiedy będziemy mieli milion. A ja wam tylko chcę pokazać, jak to szybko. Aj, brudne pieniądze, Justin straci pracę. Dobra, niech straci, mamy fajny. O Jezu, od razu, o Boże, jakiś sławny stał, że nie dał się przekupić w polityce. Co jest, Justin? No on jest gwiazdą, nie? Bo nie dał się korupcji. A więc chyba będzie chyba dobrze sprzedawał. A w tym czasie ty, moja miła, możesz iść i w końcu zacząć żyć. Zrób im wszystkim obiad. O, czujcie, za 4 tysiące sprzedał jeden pierścionek. O my gej. Przecież my lada moment uzbieramy te pieniądze. Rano brakowało nam 200, teraz tylko 150, ale słuchajcie, to nie jest jeszcze nasze ostatnie słowo, ponieważ teraz będzie sprzedawała swoją biżuterię Ruby. I zobaczymy teraz, jak poradzi sobie Ruby. Czy zarobi ona też 50 tysięcy jak rodzice? Wow, wow, wow. Ej, słuchajcie, prawie 100 tysięcy nam brakuje. Moi kochani, mamy prawie milion na koncie. Dokładnie to 974 tysiące. Całą biżuterię, którą tylko mieli nasi simowie, już tutaj dałam. Plus jest mała niespodzianka, a mianowicie Krystal jest w ciąży z Justinem. Oh my god. No i postanowiłam razem z wami wbić ten milion. Ceny są na 300%. A, no i sprzedajemy w parku, żeby było więcej osób i większy ruch. 10 tysięcy nam zostało, kochani. 10 tysięcy, zachwalaj towar. Damy radę. Zostało tylko kilka przedmiotów do sprzedania. Kupują jak szaleni, jest, Boże, jest, mamy to, widzowie, milion. Po 9 godzinach, zaczęłam to nagrywać o godzinie 14, a jest 38 minut po północy. Się cieszę, że to w końcu koniec, nie? Ja, słuchajcie, za ten milion to my zrobimy im taki wielki i cudowny dom, że to głowa mała. O Boże, dobra, ej, ona zaczęła rodzić, idziemy jeszcze szybko do szpitala. Krystal rodzi, mam nadzieję, że to będzie chłopiec w sumie, bo fajnie byłoby mieć chłopca i dziewczynkę. To dziewczynka! Nie wiem, nazwę ją Opal, nie wiem, czy to jest dobre imię, czy ona będzie za tatą czy za mamą, kto to wie. Ej, kołyskę ma niebieską, więc raczej będzie podobna do Krystal, ale oczywiście ja nie będę się mogła powstrzymać, tylko dorosnę od razu. Coś czuję, że ona będzie naprawdę prześliczna, ale chcę to zobaczyć. O, dobra, cała rodzina przyszła. Tak, ona chyba będzie do mamy podobna. O nie, chociaż ma oczy ciemne po tacie. Ale w sumie będzie fajnie się tak zgrywała z całą rodziną, że wiecie, trochę będzie miała z mamy, trochę z taty i tym samym będzie może trochę podobna nawet do swojej siostry. Zróbmy jej dalej urodziny. No to ej, czas, żeby zaadoptował również Ruby. Pomóżcie Opal zdmuchnąć te świeczki. Ja bym chyba musiała zrobić jej czarne włosy, żeby pasowało jej do imienia. Ej, ściemniały jej trochę włosy. Nawet będzie pasowało jej to imię. Nie no, prześliczna ona jest, ale ja nie mogę was zostawić bez jakby tej pewności, jak ona będzie wyglądać, jak dorośnie, więc słuchajcie, wejdziemy sobie w tryb tworzenia sima i chcę zobaczyć te geny, ale ona jest bardziej do taty podobna, tylko włosy ma jaśniejsze z mamą. Okej, ściemniały jej właśnie włosy, jak dorosła. Słuchajcie, niestety, ale geny ma ojca, ale w sumie ty! Ma mega ciemne włosy, oczy, brwi, rzęsy, pasuje do niej to imię Opal, ona się sama dopasowała. Ej, przez te ponad 9 godzin grania przyzwyczaiłam się do tej rodziny. A wy pamiętajcie o rozdaniu. Wystarczy, że w komentarzu napiszecie, co wam się najbardziej podobało w tej rozgrywce. Rzeczy, które mi się najbardziej podobają, to po pierwsze, że wcale nie jest tak prosto robić tej biżuterii, czasami ona się nie udaje, cały sam proces trwa dosyć długo, tak samo szlifowanie kamieni, przez co to nie jest proste i nie jest to takie oczywiste. Jest jeszcze ten wątek z wzywaniem rocznego kosiarza, co jest takim dodatkowym smaczkiem, jak na akcesoria to nawet sporo nam dali. Mega żałuję, że nie dodali oficjalnego zawodu albo jakiejś pracy dorywczej związanej właśnie z tworzeniem biżuterii, że wiecie, nie tylko sprzedaż, ale na przykład, żeby można było zostać jubilerem, albo nie wiem, wróżką, albo kamieniarą. Ja bardzo lubię rozszerzenia, gdzie jest dużo rozgrywki. Ogólnie polecam, są fajne, ale żeby były jakieś takie niesamowite, wiecie, żeby wow, w ogóle tam bieście. No to nie, aż takie genialne nie. Tak ogólnie oceniam 8 na 10, a to jest ocena dosyć pozytywna. Dzięki za oglądanie, jeżeli ten film wam się spodobał i przydał, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, że u mnie zawsze filmy w poniedziałki i w piątki. Z
tej strony Pia, hejka, trzymajcie się i na sam koniec łapcie bonusi. I tą niespodzianką jest w pełni wyremontowany i dokończony dom Krystal i jej rodziny. Za ten milion, który zarobiliśmy, zrobiłam im super mieszkanko, które możecie sobie pobrać z galerii, gdzie nazywam się Pure Pia.